Litka, nowy rok to dla Ciebie nowe plany, nowe marzenia. Jak wygląda? Bo wiemy, że jesteś dziewczynką tutaj na terenie Sosnowca, która przepięknie recytuje. Znaczy nie mam nowych planów, chociaż już szykuję się do konkursu Magia Żywego Słowa. A co robi taka zapracowana poetka w ferie? No ogólnie to spotyka się z przyjaciółmi, często gra na komputerze, żeby odpocząć się od szkoły i bawi się, gra z rodzicami, rozmawia, jest po prostu luźno, no i chce się wyspać. A w tym wolnym czasie myśli już o repertuarze na kolejny czas? Z moją mamą już szukamy jakiegoś odpowiedniego. Odpowiedniego wiersza. A jaka będzie jego tematyka? To będzie wiersz wiosenny, bardziej liryczny? Temat jest świat w krzywym zwierciadle. I ma być i wiersz, i proza. Rozumiem, czyli twoim takim przewodnikiem po tej całej literaturze jest mama. To mama ci pomaga wybierać repertuar. Tak, żeby był odpowiedni, żeby łatwo mi się go mówiło, z takim luzem, żeby nie był, no jak to powiedzieć, taki że nie, wymuszony. Żeby nie był za trudny dla ciebie również. I wymuszony, że wymuszam na siebie te emocje, bo trzeba się w wierszu wczuć w tą osobę, którą się jest. A jakie ty wiersze lubisz najbardziej recytować, Lidziu? Głównie no to jak oczywiście od strony jest, od strony, jeśli to ma być, to musi być autorka, bo głównie jak to jest autor, wtedy on pisze o sobie, a ja jestem jednak dziewczyną i muszę mówić, że to jestem ona, a nie on. Rozumiem, czyli lepiej ci recytować wiersze, które piszą kobiety. A taka słynna poetka, którą lubisz recytować, którą lubisz czytać? W sumie to nie mam chyba. To może jeszcze na koniec dla nas zarecytujesz jedną zwrotkę albo kilka linii jakiegoś twojego ulubionego wiersza. Jest takowy ulubiony? Jest. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, co mój spadek, a ja jestem rudy lis. Uciekaj stąd, bo będę gryzł.